przejdźmy może do news shota, czyli do wiadomości najważniejszych, najciekawszych z ostatnich 7 dni od ostatniej audycji Gramy na Maxa. Tym razem Anka przygotowała dla nas całą rozpiskę i może zaczniemy właśnie od tego, co już było trochę teasowane, zapowiadane na początku tej audycji, czyli wielki, ogromny news, który spadł jak meteoryt z nieba na branżę gier wideo. Czemu ironizujesz? Czy to tak serio? Znaczy, no można, zależy po której stronie dyskusji jesteś. Może być to ironia, może być to i prawda. Ponieważ Sony przygotowało odpowiedź na przejęcie przez Microsoft Activision Blizzard i Sony wykupiło Bungie. Bungie to studio odpowiedzialne za serię Destiny i Halo i zostało wykupione przez Sony za 3,6 miliarda dolarów, czyli tak na oko razy 4 to będzie coś w okolicach 15 miliardów. Wyższa matematyka, no. Złotych. Nad miliardów. Miliardów. No, jeszcze więcej. Na chwilę obecną nie ma żadnych informacji dotyczących ewentualnej ekskluzywności danych tytułów. Jak wynika z tweeta Christophera Dringa, szefa portalu Game Industry Biz, to nie koniec podbojów Sony. No to jest ciekawe oczywiście to przejęcie, jak najbardziej. Warto też zwrócić uwagę, że 3,6 miliarda to jest spora suma bardzo jak za jedno studio, bo Microsoft na przykład za ZeniMax, czyli za Bethesdę też, dał niecałe 8 miliardów, więc tu mamy prawie połowę tej sumy tylko za jedno studio, więc to jest fajna sprawa, całkiem ciekawa. Nie wiem, czy fajna. Może dla Bungie fajna. Natomiast interesujące na pewno jest to, interesująca jest ta suma, bo to też znaczy, że Destiny jako marka, cokolwiek byśmy nie myśleli od tej serii, ja na przykład już jestem strasznie odklejony od Destiny 2 i nawet mi się nie chce wracać do fabuły w kolejnych dodatkach już, to jednak to jest bardzo dochodowa widocznie marka. To też czytaliśmy chyba w przerwie przed audycją, że tam zarabia Bungie całkiem dużo rocznie, więc na czymś muszą to robić, a nie mają nic poza Destiny, więc zakładam, że te dochody są 250 milionów dolarów po prostu zarabiają rocznie, co jest miliard złotych tak rocznie. To jest całkiem spora suma i tak można powiedzieć, że niecałe 3,5 roku pracy Bungie na to, żeby zarobić na siebie, na swoją wartość. Choć oczywiście ta firma się rozrasta, więc to nie jest takie też dosłowne. Przypomnijmy może, że kilka lat temu, gdy Microsoft kupił Mojang, czyli studio, a tak naprawdę praktycznie twórcę odpowiedzialnego za Minecrafta, zapłacił wtedy chyba około 2 miliardów dolarów i wtedy to była ogromna suma. No ale teraz właśnie w porównaniu do zakupu z ostatniego tygodnia, czy też dwóch, kiedy za prawie 70 miliardów Microsoft kupił Activision Blizzard, wydaje się to nieco splunięciem, taka kwota, choć i tak jest ogromna. No i pytanie, czy to jest faktycznie jakakolwiek odpowiedź na to, co Microsoft zrobił? No bo nie sądzę. Z jednej strony, dlaczego teraz o tym jest mówione, dosłownie kilkanaście dni po tym ogłoszeniu. Ale wiesz, że takie deale się przygotowuje pewnie z 2 lata, więc oni to już mieli zaplanowane, nie? Może tak, może właśnie stąd wynika ta ogromna wycena i ta ogromna kwota, bo jakby, oczywiście to się przygotowuje jakiś czas, ale zakładam, że Sony też ma jakiś informatorów, to jest ogromna firma i wiedzą, tak samo z Activision Blizzard, to nie jest tak, że nikt na świecie oprócz Billa Gatesa czy tam Phila Spencera wiedział, że taki deal jest przygotowywany, tak? Były NDA i tak dalej, ale pewnie te informacje tak czy inaczej jakoś trafiały też do największej konkurencji, czyli do Sony. Tak więc myślę, że tutaj może też i ta cena wynikała z tego, że po prostu Sony potrzebowało poszukać jakiegoś studia, które będzie jakby taką PR-ową odpowiedzią, bo tutaj w tym newsie jest powiedziane, że na chwilę obecną nie ma żadnych informacji dotyczących ewentualnej ekskluzywności danych tytułów i to jest potwierdzone też na stronie Bungie i też jakby Sony też mówi, że te tytuły, nad którymi pracuje Bungie, to jakby to studio nadal jest
w pewnym stopniu niezależne, może robić co chce, może tworzyć gry jakie chce i te tytuły, które robi, pojawią się zarówno i oczywiście na PlayStation, ale i na PC-cie, i na Switchu, i na Stadii. I oczywiście nie wiem, czy na Switchu, też... ale na Xboxie o to chodzi. I więc jeżeli Xboxie powstanie też. Destiny 3, to będzie też na Xboxie. I to jest właśnie dlatego zastanawiające, nie? Bo to jest taki zakup na po zasadzie... Po co w ogóle, nie? Wizerunkowy może. Zresztą oni zawsze współpracowali. Tam wszystkie te... Pamiętam, że Destiny, jak było reklamowane, to było zawsze raczej z Sony, nie? Były takie deale tamte promocyjne, że tak powiem. Więc może o to chodzi. Może też chcą jakiś, nie wiem, mieć deal na wyłączność. Na przykład, hej, wasza nowa gra będzie przez rok tylko u nas? Bo o tym nie ma mowy, że to będzie niemożliwe na przykład, nie? Tak, więc... czasowa ekskluzywność. Ale też Sony może troszkę się przygotowywać do stworzenia tej odpowiedzi na Game Passa. Właśnie wykupując jakieś kolejne studia, bo tutaj zresztą sami podkreśliliśmy. To nie koniec podbojów Sony. No tak, ale skoro to miałaby być gra... no w sumie nie, no dobrze, mogło być multiplatformowa, ale na Xboxie nie byłaby w Game Passie. Na przykład tylko u Sony byłaby w ich Game Passie, to ma sens nawet, nie? Że mogą też kupować studia po to, że dobra, to te gry będą multiplatformowe, ale tylko u nas będą w abonamencie, nie? To też jest jakieś rozwiązanie. Faktycznie. Oczywiście. Bo kto kupi grę, wiesz, na Xboxa, na przykład jak masz dwie konsole, powiedzmy, to czy kupisz grę za 250 zł w pudełku, czy masz ją za darmo w abonamencie Sony, to jednak... No wiadomo, no w tym momencie więc tak robimy, jest, no. jak dostajemy tytuły w Game Passie, to nikt się nie patrzy, że tam Psychonauts też było na PlayStation. Ktoś słyszał w ogóle, że Psychonauts 2 było na PlayStation? Oczywiście było, ale ja się dowiedziałem w dniu premiery dopiero. Byłem przekonany, że to jest tytuł ekskluzywny. Jakby Microsoft potrafi to robić, że przekonywać, że pewne fakty stają się ich zaletami, choć... Gra multiplatformowa, ale wszyscy myśleliśmy, że to Double Fine, przecież to jest ich, że to tak, chyba tylko ale... będzie u Microsoftu. Ale właśnie. To by było chyba na tyle. No nie wiem, to jest jeszcze? Duży temat. Ja chciałbym się też zapytać naszych słuchaczy, co myślą w ogóle o tej całej sytuacji. Czy to jest dobry krok, czy to czeka nas trochę taki pojedynek na to, kto więcej kupi, no bo PlayStation też ma trochę gruby portfel, więc jest w stanie zakupić kilka studiów. Co się stanie w przypadku, nie wiem, przychodzi PlayStation i mówi, dzień dobry, kupujemy Techland, kupujemy na przykład CD Projekt Red, to nas bardziej będzie dotyczyło. Sony ma już dużo studiów, tylko one bardzo wolno robią gry też, nie? To też jest taka... Nie chcę mówić, że wada Sony, nie, bo to nie jest wada, że wolno robią gry, to bez przesady. Przynajmniej zawsze wychodzą dopracowane. Ale no nie wiem. Mogliby kupić. Szkoda bardzo, że jakiś czas temu Sony w ogóle rozwiązało Japan Studio, taki japoński studio tam i w ogóle tam mieli taki jakby konglomerat tych japońskich studiów, które robiły ekskluzywy na PlayStation. I one się nie sprzedawały zbyt dobrze, te gry. No nie wiem, na przykład... Puppeteer ostatnio. Nie, mi chodzi o gry typu Gravity Rush, czy gry typu Guardian, jak się nazywała ta gra? Last Guardian, prawda? Że tego typu już gry nie będą powstawać z Japonii, ekskluzywy na PlayStation raczej. A szkoda, bo one właśnie trochę też budowały, nie sprzedawały się co prawda, ale budowały taki wizerunek Sony fajny. I jakoś tak, no nie wiem. Chociaż być może ten Puppeteer też... Na pewno. Może Japan Studio, na 100%. Mr. Tuesday... Thursday napisał, jedyną rozsądną ścieżką dla Sony jest teraz przejęcie Electronic Arts albo Take-Two. Znając spryt Sony na pieniążki, to pewnie wezmą obydwie. XD. Take-Two raczej nie. To chyba zbyt duża rzecz. Electronic Arts tak samo. Jakby to jest... Square Enix by pasowało do przejęcia przez Sony. Tak, w sensie to jest, tak. To jest wydawca, to są studia właśnie azjatyckie. Tutaj jakby no i często mają deale z Sony, tak? Często prawda? Jak Final Fantasy. To by wręcz no, jak 2 plus 2, tak? I to jednak jest 4, tak? Więc Sony 2 plus Square Enix 2 i by to zadziałało, tak mi się wydaje. Możemy przejść do kolejnego newsa. Możemy, jak najbardziej. I drugi news jest też dosyć taka wieść niespodziewana, bym powiedział. Bo spodziewane były plotki. Znamy datę premiery Shadow Warrior 3. Pierwszoosobowa strzelanka od polskiego studia Flying Wild Hog będzie mieć premierę 1 marca, czyli dokładnie za 4 tygodnie. Gra będzie dostępna na PC-tach, PlayStation 4, Xbox One, no i oczywiście na Next Genach. Na Next Genach na też. Genach. Wygląda świetnie, pojawił się też zwiastun do tego wszystkiego, ale oczywiście gracze, jak to gracze, są wkurzeni. Bo... Znaczy gracze, wiesz, głośna mniejszość, nie? No spokojnie. Głośno. No, wszystkie komentarze na YouTubie mówią, że... No bo ktoś nagrał filmik, jakiś YouTuber, że Flying Wild Hog jest
SJW Woke, bo usunęli, bo zatrudnili azjatyckiego aktora, który podkładał głos Lo Wangowi teraz, a wcześniej podkładał mu głos jakby no biały facet, który umarł ostatnio w ogóle. Więc i ludzie z góry zakładają, że to dlatego zatrudniono jakby nowego aktora, żeby to było poprawne politycznie w cudzysłowie, nie? I oto jest cały hejt. Natomiast nikt nie pomyślał o tym, że może tamten aktor był już po prostu schorowany tak bardzo, że nie mógł nagrywać też i może to też miało związek? Tylko wszyscy wiedzą swoje, jakby jest trochę hejt właśnie. Ale to jest, wiesz, no nie sądzę, że to wpłynie na popularność gry, bo gra wygląda świetnie. Mi się bardzo podoba, że nie wracają do jedynki, jeżeli chodzi o strukturę tej gry, bo dwójka była spoko, ale dwójka to były takie Borderlandsy, nie? Shadow Warrior 2, jeżeli graliście. Że było ten loot dużo, generowane losowo poziomy, a teraz to będzie bardziej taka liniowa gra w stylu właśnie pierwszego Shadow Warriora, tego nowego, albo w stylu Duma nawet. I będzie dużo tych też elementów zabawy ze środowiskiem, tak? Możemy wkopywać tam przeciwników na jakieś kolce obrotowe, jakieś piły, pełno wybuchowych elementów otoczenia i tak dalej, więc ja na pewno bardzo chętnie zagram. Bo nie ma dużo takich shooterów na ostatnio, singlowych, takich wybuchowych właśnie w stylu Duma, nie? Więc jak najbardziej. Ostatnio był ten Serious Sam, ale trochę nie wyszedł. Ojdź, no ale to też Serious Sam to jest osobny podgatunek jednak strzelanek. Tak, gdzieś na tygodniu właśnie wyszedł ten dodatek. No ale nie strzelam nic o nim praktycznie. No wyszedł i fajnie. Że jesteś tam tragiczny. Przeglądałem, myślę, czy wrzucić w sobotę. Ja po czwórce, szczerze mówiąc, nie mam ochoty odpalać dodatku nawet, bo no nie spodobało mi się, mówiąc delikatnie. Nie popieramy preorderów, ale z czego to wiem, to gdy ktoś zapreorderuje Shadow Warrior, tak, to dostaje 3. dwójkę, jedynkę i oryginał. Ale jeśli chodzi o konsolę. Na PC-cie nie wiem, czy to tak wygląda. Przed chwilą Bartek właśnie pokazywał mi, albo sobie pokazywał, ja to po prostu przeczytałem, ale na Twitterze napisali, że PlayStation Players i Xbox Players. Od razu się odblokowuje Shadow Warrior 1 i 2. Dyskryminacja PC-towców. No ale macie swojego przecież Bloodborne'a w wersji PSX, super. Więc powinniście być zadowoleni. Dobrze, kolejna wiadomość. To jest ważniejsze. Wiadomość znowu najważniejsza premiera tego roku Polska. Polskiego tak. Podwórka. No, nie Dying Light 2. Dying Light 2, Shadow Warrior 3. Nie, to jest najważniejsze. I nowy Kangurek K.O. Kolejna odsłona znanej serii platformówek 3D od Tate. Albo Tate. Ale po polsku, Tate. Multimedia pojawi się już tego lata. Do sieci właśnie trafił oficjalny zwiastun. Gra będzie dostępna na PC-cie, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X i S oraz na Nintendo Switch, czyli no wszędzie można powiedzieć. Bardzo fajny zwiastun. Ja się trochę bałem o tę grę, muszę przyznać, bo oni udostępnili, bo raz, że bardzo w ogóle nie chcieli pokazywać gameplayu, to było trochę niepokojące. A druga sprawa, że jak pokazali jakiś tam fragmencik taki z wersji tam alfa, to poruszanie się kangurka było strasznie takie ślamazarne i takie jakieś powolne. Natomiast teraz widać, że no wygląda to lepiej w akcji po prostu. I nie jest to może poziom, nie wiem, no nowego Crasha czy nowego Mario, ale naprawdę wygląda na porządną platformóweczkę 3D. A też takich gier nie ma, multiplatformowych szczególnie, bo wiadomo, jak ktoś ma Switcha, to ma bardzo szeroki wybór, ale jeżeli chodzi o multiplatformowe gry tego typu, to nie ma ich dużo, więc fajnie. No, ostatnia platformówka 3D, jaką pamiętam, była taka w miarę grywalna, to było chyba A Hat in Time. No właśnie, a to też było coś, nawet z mniejszym budżetem wydaje, chociaż tak. Nie wiem jak to działa, bo też Tate nie jest jakieś ogromne studio, ale Kangurek K.O. wygląda trochę bardziej na dopracowaną grę niż to Hat in Time. Więc jakby wygląda jak Crash, polski Crash, tak? Tylko bardziej taki pastelowy, bardziej takie łagodne barwy są kolorów. No bardzo ładne. Bardzo chętnie zagramy zresztą. Tak, premiera latem, tak jak już powiedzieliśmy, więc czekamy. Czy będzie lepszy od Dying Light 2? Zobaczymy. Przekonamy się. Tu i tu parkour. Tak jest. Aiden czy Kangurek K.O.? Wielki pojedynek. Już za klikajcie tydzień. Serduszko jak Kangurek K.O., klikajcie lajka jak Aiden. Dokładnie. Zmiany w regulaminie Game Passa. Zmiany dotyczą odnawiania oraz anulowania abonamentów oraz ogólnego usprawnienia kontaktu ze subskrybentami. W skrócie, jaśniejsze opisanie zasad subskrypcji oraz ich odnawiania, jaśniejsze informacje o zmianach cen. Użytkownicy, którzy wykupili abonament na 12 miesięcy, otrzymają ofertę anulowania subskrypcji oraz zwrotu środków. Nieaktywni członkowie, którzy wciąż opłacają subskrypcję, dostaną przypomnienie o trwającej subskrypcji.
Wynika to ze śledztwa CMA, brytyjskiego urzędu do spraw konkurencji i rynków, dotyczącego przejrzystości polityki abonamentów firmy Microsoft. Prowadzone zmiany mają dotyczyć użytkowników Game Passa na całym świecie, nie tylko w Wielkiej Brytanii. To jest bardzo fajne, bo ktoś się w końcu zabrał za to, że ludzie zapominają, że mają wykupione usługi, nie? I jednak fajnie jest jakby nakazać takim firmom, że, bo te firmy jakby wiedzą o tym, nie? Że duża część użytkowników po prostu nie pamięta i zarabiają na nich, więc fajnie, że ktoś wpadł na to, że jest obowiązek przypominania. Hej, wiesz, że masz wykupiony nasz abonament? Może byś anulował, jak nie oglądasz, nie? Więc to jest jakby bardzo takie, no, wydaje mi się pozytywny news, nie? Bo jednak spoko. Albo na przykład to, że wykupiłeś sobie na rok i potem możesz jednak anulować, bo jednak nie korzystasz, to też jakby spoko się wydaje. Ciekawe, jak będą za to zwracać, w sensie, nie wiem, trzy miesiące. Co z to obchodzi? Pieniążki dawać i cóż, ich sprawa, mają, nie? Stać ich. To faktycznie, Microsoft. Ale wydaje mi się, że w Polsce chyba też takie prawo weszło jakiś czas temu, ponieważ gdy teraz masz jakieś na przykład siłownie, jakieś karnety, czy też jakieś subskrypcje aktywne, to kiedyś było tak, że to po prostu pobierało ci kolejną kwotę, a teraz są powiadomienia o tym, że po pierwsze zbliża się płatność i też jest, że zainicjowano pobranie tych pieniędzy i można to anulować. Tak więc tak mi się wydaje. Tak zauważyłem 3-4 miesiące temu, więc możliwe, że u nas to prawo też już jakby działało. No ale już przejdźmy dalej. Kolejne opóźnienia... Evil Dead The Game, tak jest. Dokładnie. Studio Boss Team Games ogłosiło po raz kolejny przesunięcie daty premiery gry. Pierwotnie miało okazać się jeszcze w 2021 roku, w sierpniu nawet, ale już właśnie wtedy zostało przesunięte na luty tego roku, 2022, i według najnowszych informacji premiera ma nastąpić 13 maja, czyli piątek 13. Jak zapewniono w twicie, twórcy potrzebują więcej czasu, by zapewnić, że gra będzie odjazdowa, jak Diabli, w sensie groovy. Jeżeli Evil Dead, tam groovy, bohater mówił groovy, więc no. Jakby, no spoko, jak potrzebują więcej czasu. Chociaż nie wiem, co z tego wyjdzie, bo to jest studio, chyba wydaje mi się, że to jest to samo studio, które robiło Piątek 13. Jeżeli się nie mylę. Tą też taką grę, bo to ogólnie Evil Dead, Martwe Zło, tak? Mam nadzieję, że wszyscy kojarzą te filmy, czy też serial. To ma być gra koopowo-multiplayerowa online, czyli że jeden gracz będzie mordercą, z tym jakimś demonem, potworem, a czwórka graczy będzie grała postaciami, które się postarają go pokonać albo uciec. Więc właśnie na tej samej zasadzie działał Piątek 13, który nie wyszedł do końca dobrze i był jakby porzucony dosyć szybko przez twórców. I też była sprawa jakby podobna, chociaż nie, nieważne. Dead by Daylight to jest chyba bardziej popularny przykład gry tego typu, że też mamy taki asymetryczny horror multiplayerowy. Więc sprawdzałeś, chyba nie miałem racji, to nie to samo studio. Nie, to nie. Okej. Okay. Ale, no, ale bardzo podobna gra jakby w założeniach, tak. Może dlatego mi się skojarzyło, że też TPP, widok jakby zza pleców i właśnie też jest, i tutaj mamy taką mapkę, że to jedna z map przynajmniej, to jest jakiś tam obóz letniskowy, że uciekamy tam, się chowamy przed mordercą, no i w Piątku 13 to było też bardzo podobnie zrobione. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. To jest nasze ulubione studio, Saber Interactive, które Saber robi... trochę wydaje to. Nie, jako producent jest wpisany. Producent, okej. Tak jest. Saber, jakby, no co się śmiejesz z Sabera? Oni robili World War Z, całkiem fajną grę. Jakiś czas temu chyba, wydaje mi się. Tak, i robią mnóstwo jakby konwersji gier różnych na inne platformy. Mieliśmy Wiedźmina 3, tak? Mieliśmy wszystkie Crysisy, oni przenosili Phoenix Point, SnowRunner, Kingdom Come Deliverance, Warhammer, Space Marine 2. Tak więc znaczy, to trochę robią. Jeszcze... Dobrze, tak. Koniec Hyperscape. Pamiętają? Ludzie? Tak, pamiętacie? Tak, mi się podobało. Taki tytuł był od Ubisoftu. Koniec Battle Royale. Dwa lata po premierze. Serwery zostaną wyłączone 28 kwietnia. Tak więc jak nie graliście, a z jakichś dziwnych powodów chcecie, to jeszcze macie. To jest dziwny przypadek. Bo to było jakby ciekawe w założeniach, bo to było FPP, tak? Battle Royale. I było tam, był ten aspekt parkouru też, skakania po budynkach, bo to był taki neo-Paryż, futurystyczny Paryż. Jakby to było ciekawe, ale jakby model strzelania był po prostu słaby. Więc założenia, pomysł był, jak chęci były spoko, ale trochę nie wyszło, jeżeli chodzi o dopracowanie tego, co jest najważniejsze jednak w strzelance, czyli w strzelaniu. No i szkoda, bo jakby gdyby się może do tego bardziej przełożyli, to może by mieli szansę uszczknąć coś z tego tortu battle royale'owego, ale no trudno, wyszło jak wyszło.
kontynuacja... A nawet możesz zwrócić no. wyżej, bo Mortal Kombat chyba przegapiłeś, czy specjalnie? Nie, nie specjalnie. A no przypadkiem. To proszę, czytaj. No to Mortal Kombat przypomina o sobie, bo okazuje się, że do sieci trafił prawdopodobny przeciek 12 odsłony serii gier wideo. Swoją drogą... A nie, bo to też za chwilę o tym będzie. Na zdjęciu udostępnionym przez jednego z producentów ze studia NetherRealm internauci odczytali fragment maila proszący producenta o dyskrecję, a także dopatrzyli się plików o nazwach MK12, underscore Must oraz Reptile. Zdjęcie szybko usunięto, ale całość zdaje się wyglądać na zaplanowaną akcję marketingową. Został także potwierdzony sequel filmu Mortal Kombat, okropnego, beznadziejnego. To ja dodaję teraz, to nie Anna Kapitała. Za scenariusz ma odpowiadać Jeremy Slater, odpowiedzialny m.in. za The Umbrella Academy, a do tego Death Note od Netflixa, premiera w 2024 roku. I wisienka na torcie, współtwórca Mortal Kombat Ed Boon ma dostać się do Galerii Sław Akademii Sztuk i Nauk Interaktywnych. Bardzo dobrze, niech ma. Natomiast zdziwi mnie ten sequel filmu, bo to by się znaczyło, że dobrze się wyświetlał na HBO, albo że dużo ludzi do kina poszło. To jest ciekawe. No nie wiem, no... Sama nie nazwa, nie? Sprzedaje nie oszukujmy to. Się, ten oryginalny Mortal Kombat, w sensie film, swojego czasu był uważany za jedną z lepszych adaptacji tak. Gier. No bo więc... to był taki fajny film, ten oryginalny, że on był przynajmniej taki... On był taki cringe'owo zły też był taki moment. Tak, był taki... tak. I szczególnie, że to były takie fantazy z tej ery, takich niezbyt efektownych efektów specjalnych i że to śmiesznie się oglądało. A ten nowy był bardzo taki na poważny się traktował i... Przez to nie wiem, no nie wiem, czy oglądaliście, tak, nie wiem, czy oglądaliście wszyscy Mortal Kombat. No. Nie. Także jakby nawet walki tam nie są ciekawe, bo tam z walk zrobiono fatality. Czyli nie bili się tak naprawdę fajnie, nie było jakiejś choreografii walk w tym filmie, a w dzisiejszych czasach to można byłoby naprawdę fajnie zrobić, tylko tam się skupiono na tej brutalności, na rozwalaniu głów i tak dalej. No ale mniejsza o to. No tak? No i dlatego zaznaczyłem, że Jeremy Slater jeszcze pracował przy Death Note. To też nie jest film słynący z arcy cudownej fabuły, czy dobrego wykonania. Adaptacja od Netflixa nie jest dobra, bo anime jest spoko. Natomiast ja w ogóle nie wiedziałem o tym, dobrze tu czytamy tego newsshota, bo ja nie wiedziałem, że były plotki o Mortalu 12. To bardzo fajnie, ale to się potwierdza z tymi domysłami, które już mieliśmy, znaczy mieliśmy, mówię o braci fanów bijatyk. Od jakiegoś czasu się pojawiały plotki, że następną grą NetherRealm będzie właśnie Mortal nowy, a nie Injustice, bo podobno mają jakieś problemy tam licencyjne z postaciami z DC i w ogóle już nie mają pomysłu na Injustice 3 i będą robić nowego Mortala od razu, bo przypomnijmy, że NetherRealm od paru lat robiło Injustice Mortal, tak na przemian. Więc to by było takie przełamanie tego schematu, no i fajnie by było. Tak. No. Ja nie jestem w ogóle bijatykowy. W ogóle się Mortal, nie pytajcie. No Mortal, no... Fajnie. W Mortalu jest fajne to, że posiedzieć. Każdy jest inny. Każdy Mortal jest inny, naprawdę. 9 gra się zupełnie inaczej niż w 10 i w 11 też się gra zupełnie inaczej niż w 10 na przykład, więc to jest fajne w Mortalu, to mi się podoba, że oni jakby zmieniają tam, w przeciwieństwie do Injustice, bo dwa Injustice są bardzo, bardzo, bardzo podobne do siebie. W przerwie między newsami tutaj mamy pytanie, miałem ostatnio zadać wam pytanie, kiedy ten przedpotopowy Wiimote zejdzie z waszego logo na rzecz nigdy. Switcha? No nigdy, bo wtedy, wyobraźcie sobie, że to logo to nie chodzi w nim o to, że tu jest pad od PlayStation, Xbox, historia. I Nintendo, ale to jest troll tak, trzymający berło, którym berłem tym jest Wiimote. Dokładnie. Więc tutaj chodzi o stworka GNM. To jest taka nasza maskotka, której nie widać, ale jak ktoś chce, to może zobaczyć. Powinniśmy zrobić sobie takie pluszaki. Właśnie. Dlaczego jak zaczniemy zarabiać? Dlaczego przez 15 lat o tym nie pomyśleliśmy? No nie. Tak więc Mr. Thursday masz wyjaśnienie. Lecimy dalej. Kontynuacja Two Point Hospital już 17 maja. To kolejna gra od studia Two Point. Aha. Tak jest. Tym razem akcja będzie dziać się na kampusie uniwersyteckim. Wśród nowych możliwości znajdzie się przyrządzanie gigantycznej pizzy, imprezy, doskonale. Seropiłkowy turniej, cheeseball tournament i sporadyczne robienie notatek. Bardzo fajna gra. Jeżeli graliście w Two Point Hospital, czyli jak się nazywała ta klasyczna gra, ta stara? O Boże, ten taki tajkun hospitalowy, no stary, na którym oni się wzorowali. Nieważne, nie, w każdym razie tu chodzi o to, że zarządzamy sobie, prawda, szpitalem, budujemy właśnie szpital, to jest takie trochę humorystyczne, bla, 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 wiadomo.
I oni robią teraz grę właśnie tylko, że jest jakby z kampusem uniwersyteckim, ale to samo, jeżeli budujesz od podstaw, tam zatrudniasz ludzi, opiekujesz się, dbasz o to tak, żeby to wszystko działało, żeby spełniało potrzeby studentów, więc bardzo fajne rozbudowanie tego pomysłu z jednego budynku na cały jakby kompleks. Więc to na pewno będzie ciekawa strategia i chyba będzie w Game Passie z tego, co kojarzę od premiery. Two Point Hospital na pewno jest, więc czemu nie? Wydaje mi się, że to ma być właśnie na premierę, więc ciekawa sprawa. No i ostatni news. Death Stranding, edycja reżyserska, pojawi się na PC-tach już 30 marca, więc cała gra będzie kosztować niecałe 80 zł, a gracze posiadający już wersję podstawową będą mogli dokupić upgrade za nieco ponad 40 zł. Do kupienia będzie na platformach Steam i Epic Games. Czy to jest na pewno prawda? Czy gra będzie kosztować 80 dych? Znaczy 8 dych tylko? To było bardzo wyjątkowe, powiem szczerze. To jakoś nie gra, bo swojego czasu kupowałem za ponad 100. Wydaje mi się, że może sam dodatek, jak już masz podstawkę, będzie kosztować 80 zł, a upgrade jakby graficzny może sam, no bo to jest Sony, więc to znowu jakby Sony nawet na PC-cie kombinuje. W każdym razie szkoda, że tak zrobili. Ja jakby to jest strasznie dziwna decyzja w tym przypadku tej gry, no bo po co w ogóle było wypuszczać Death Stranding na PC-cie, skoro wiedzieli, że robią lepszą wersję, nie można było od razu dać tej normalnej wersji, rozszerzonej na PC-ta? To jest trochę takie... że w edycji reżyserskiej jest kilka takich dodatków, które lekko... ułatwiają grę. Ułatwiają, na przykład tam plecak odrzutowy, który tak pozwala ci zeskoczyć z dużego klifu i jest dużo rzeczy, zabić. Jest dużo takich rzeczy właśnie w tej edycji reżyserskiej, to nie jest tylko jakiś tam mały upgrade'ik. Masz na przykład wyrzutnię paczek, możesz sobie postawić jakby tak moździerz, wystrzelić gdzieś paczkę sobie zamiast ją nosić. Jest bardzo właśnie takich dużo fajnych gadżetów nowych i właśnie dlatego szkoda, że ja grałem w Death Stranding na premierę, bo mnie trochę wynudziło po jakimś czasie. Jestem pewien, że gdybym grał z tymi takimi, z tymi itemami, które mają tu dojść, czy już weszło na PS5, to po prostu grałbym dłużej na pewno, bo po prostu przyjemnie by się grało. Ja zmarnowałem na to grę ponad 100 godzin, więc tyle, ile zapłaciłem, tyle. Tak, przyszedłem i prawdopodobnie nie wykluczam, że przejdę tą kolejną część. Okej. Ja tylko wyjaśnię to z tymi cenami. 80 zł jest teraz za wersję tą podstawową i za 10 dolarów możesz wykupić wersję ulepszoną, ale już tak gotowa Director's Cut Edition dla osoby, która wchodzi z ulicy, 40 dolarów. Tak więc okolice pewnie 160-170 zł. To i tak spoko. To i tak spoko, jak najbardziej. I to był koniec dzisiejszego newsshota, który trwał nawet całkiem sporo. Tak, więc teraz mam po 7 minut na dwa tematy, więc jedziemy. Dziękujemy bardzo Ance za przygotowanie newsshota. A my, no, tak jak powiedziałeś, szybko robimy przejście. Tylko poczekaj chwilę, bo muszę wybrać. Mi się nie spieszy. Spoko. Zróbmy tak.